Rozwiążemy razem takie ciekawe zadanie. Andrzej kładzie małe i duże płytki na podłodze w łazience. Duże płytki mają powierzchnię 60 dm kwadratowych, a małe płytki mają powierzchnię 30 dm kwadratowych. Czyli mamy duże płytki 60 dm kwadratowych i małe płytki 30 dm kwadratowych. Powierzchnia całkowita podłogi w łazience to 1200 dm kwadratowych. Jeśli D oznacza liczbę dużych płytek, a M oznacza liczbę małych płytek, możemy zapisać następujące równanie. 60D dodać 30M równa się 1200. Która z poniższych propozycji wystarczy idealnie na pokrycie całej podłogi w łazience? Zastanówmy się razem, o co chodzi w tym zadaniu. Andrzej kładzie płytki na podłodze w łazience. Wiemy, jaka jest powierzchnia dużej płytki. Wiemy, jaka jest powierzchnia małej płytki. Wiemy również, jaka jest całkowita powierzchnia podłogi w łazience. 1200 dm kwadratowych. Zatem, aby policzyć, jaka kombinacja dużych i małych płytek, czyli ile trzeba kupić dużych, ile trzeba kupić małych płytek, tak aby wystarczyło nam pokrycie podłogi w łazience, możemy zapisać takie równanie. To równanie pomoże nam znaleźć liczbę dużych i małych płytek, tak aby ich ilość wystarczyła dokładnie na pokrycie całej podłogi w łazience. 60D to powierzchnia jednej płytki, dużej płytki, razy ilość dużych płytek. 30M to powierzchnia małej płytki przemnożona przez ilość małych płytek. 1200 to powierzchnia całej podłogi w łazience. Sprawdźmy po kolei. Mamy 15 dużych płytek w pierwszej odpowiedzi, 15 dużych i 10 małych. Sprawdźmy metodą podstawiania. Pomnożymy 60 razy 15, dodać 30 razy 10. 30 razy 10. Teraz mamy 15 dużych płytek i 10 małych. Sprawdźmy, ile to będzie. 60 razy 15, łatwo to jest policzyć, 6 razy 15 to jest 90. 90 i spisuję jedno 0. 900, dodać 30 razy 10, to jest, pewnie już wiesz, 300. 900 dodać 300, to razem daje nam 1200. Czyli ta pierwsza odpowiedź pasuje. Jeżeli kupimy 15 dużych i 10 małych płytek, to idealnie uda się pokryć podłogę w łazience Andrzeja. Sprawdźmy jeszcze kolejne odpowiedzi. Mamy tutaj 16 dużych płytek. Podpunkt B. 16 dużych płytek, czyli teraz 60 mnożymy przez 16 i do tego dodajemy 7 małych płytek, czyli mamy 30 razy 7. Policzmy razem, ile to będzie. 60 razy 16. 6 razy 16 to jest 60 dodać 36, czyli 96 i 1 0 dodać 30 razy 7. 3 razy 7 to jest 21 i spisuję 1 0. 960 dodać 210 to jest 1170. Zatem jeżeli kupimy 16 dużych płytek i 7 małych, to nie wystarczy nam na pokrycie całej podłogi w łazience. Kolejny przykład. C. To wykreślimy. 20 małych i 10 dużych. 20 małych i 10 dużych. Zobacz, że w tej odpowiedzi mamy odwróconą kolejność. Trzeba dokładnie czytać. Czyli mamy 60 razy liczba dużych. Dużych mamy 10. Dodać 30 razy 20 małych płytek. 20. Policzmy, ile to będzie. 60 razy 10 to 600. Dodać 30 razy 20. 3 razy 2 to jest 6. I 2 zaraz spisujemy. 600 dodać 600 daje nam 1200. Zatem ta odpowiedź również pasuje do naszego zadania. Również kupując 20 małych i 10 dużych płytek, uda się pokryć całą podłogę w łazience. Sprawdźmy dla pewności jeszcze ostatni podpunkt D. Mamy 10 małych, znowu odwrócona kolejność, 10 małych i 20 dużych. Wracamy do naszego równania. 60
razy liczba dużych płytek to jest 20, dodać 30 razy 10, dodać 30 razy 10 płytek i liczymy, ile to jest. 60 razy 20 to jest 1200. Od razu widzisz w tym miejscu, napiszę na pomarańczowo, od razu widzisz w tym miejscu, że będzie za dużo, bo jeszcze musimy dodać 30 razy 10, a to daje nam 300. W wyniku razem 1500. Jeżeli kupimy 10 małych i 20 dużych płytek, to będzie to zdecydowanie za dużo. Zostanie nam kilka płytek. Także odpowiedź C i odpowiedź A spełniają warunki naszego zadania. Spełniają warunki, ponieważ chcieliśmy kupić dokładnie tyle płytek, żeby wystarczyło na pokrycie idealnie całej podłogi w łazience. Rozwiązywaliśmy to równanie, które zostało tutaj na początku napisane, metodą podstawiania. Mieliśmy zbyt mało danych w tym miejscu, w tym równaniu, żeby od razu wyliczyć, ile będzie równe D, ile będzie równe M. Potrzebowalibyśmy do tego drugiego równania. Jeżeli mamy za mało danych, ale są odpowiedzi, zawsze można podstawić te możliwe odpowiedzi do równania i sprawdzić, czy lewa strona równania równa się prawej. My tutaj liczyliśmy lewą stronę równania i sprawdzaliśmy na końcu, czy ten wynik, który tutaj wyjdzie, jest równy temu. Ten wynik 1200 znalazł się tylko tutaj i tylko tutaj. Dlatego te dwa podpunkty spełniają to równanie, które zostało zapisane w zadaniu.